Pierwszy list do Koryntian, rozdział siódmy. Cóż za niesamowity rozdział mamy przed sobą? Jest w nim tak wiele istotnych rzeczy do omówienia, że może nawet nie zdołamy dotrzeć do końca rozdziału podczas tego spotkania. Mamy godzinkę i zobaczymy, jak daleko zajdziemy. Lecz najpierw musimy zrozumieć punkt widzenia Pawła, który jest motywem, dla jakiego ten rozdział został napisany do Koryntian. Spójrzmy najpierw na rozdział 6, zaczynając od wersetu 18, aby zrozumieć tok myślenia Pawła. Uciekaj od wszelkiej niemoralności seksualnej. Wszelki grzech, który człowiek popełnia, jest poza ciałem, lecz kto dopuszcza się nierządu, grzeszy przeciwko własnemu ciału. Czyż nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią ducha świętego, który jest w was? a którego macie od Boga i nie należycie do samych siebie? Drogo bowiem zostaliście kupieni. Wysławiajcie więc Boga w waszym ciele i w waszym duchu, które należą do Boga. Jednym z wielu problemów w kościele korynckim i w kulturze korynckiej była powszechna akceptacja niemoralności seksualnej. Niemoralność kultury korynckiej była sławetna nie tylko w samym Koryncie, ale w całej Grecji i Rzymie. Ale Korynt był znany z luźnego trybu życia pod względem obyczajów seksualnych. Proszę, miejcie to w pamięci, kiedy przejdziemy do pierwszego wersetu rozdziału siódmego: Dobrze jest mężczyźnie nie dotykać kobiety. Odnośnie tych pierwszych słów, czyli odnośnie tego, co do mnie napisaliście, zauważmy, że rozdział siódmy rozpoczyna pewną sekcję, w której Paweł będzie odpowiadać na konkretne pytania, które zostały mu postawione w liście napisanym przez Zbór w Koryncie. Jesteśmy zaznajomieni z faktem, że apostołowie pisali listy do zborów. Jeden z nich właśnie czytamy. Jednak możemy nie zastanawiać się nad faktem, że Zbory również pisały listy do apostołów. I tak chrześcijanie z Koryntu napisali list do Pawła. Witaj Pawle, jest wiele pytań i rzeczy, nad którymi się zastanawiamy. Czy mógłbyś nas nieco oświecić i podać nam więcej informacji? I pierwszą rzeczą, jaką wyłoży, jest udzielenie odpowiedzi na pytanie. Tak przy okazji, taka właśnie jest struktura tego rozdziału. W całym rozdziale siódmym będziemy napotykać na różne pytania na które Paweł będzie odpowiadać. Dla nas jest to nieco trudne, trochę jak gra w wabank. Na ekranie wyświetla się odpowiedź, a ty musisz podać pytanie. Zatem przyjrzyjmy się odpowiedzi i zastanówmy, jakie może być to pierwsze pytanie. Dobrze jest mężczyźnie nie dotykać kobiety. Użyte tutaj słowo dotykać ma konotacje seksualne. I zapewne jest to stwierdzenie użyte przez samych koryntian. Prawdopodobnie ci chrześcijanie pytali Pawła, w świetle tej wszędzie obecnej niemoralności, patrząc jak zdeprawowana jest nasza kultura, nasze miasto i społeczeństwo, czy nie byłoby dobrze, gdyby mężczyzna nie dotykał kobiety w sensie seksualnym? I pewnie pytali, Paweł, czy ty się z tym zgadzasz? I oczywiście Paweł zgodzi się z tym stwierdzeniem. W wierszu pierwszym czytamy: Dobrze jest mężczyźnie nie dotykać kobiety. Zgodzi się z tym jednak z pewnym zastrzeżeniem. I teraz spójrzmy na werset drugi, gdzie pisze. Niemniej jednak, oznacza to, pomimo tego, co właśnie powiedziałem. Macie rację, że dobrze jest nie współżyć z kobietą. I spójrzmy na werset drugi. Jednakże, ze względu na niebezpieczeństwo wszeteczeństwa, niechaj każdy ma swoją żonę i każda niechaj ma własnego męża. Chciałbym, abyście zwrócili uwagę, iż w tej całej narracji, cóż takiego Koryntianie sugerowali Pawłowi swoim pytaniem? Pisząc do niego list, chcieli mieć pewność, naszym zdaniem dobrze jest, gdy mężczyzna nie współżyje z kobietą. I Paweł odpowiada: Zgadzam się z wami, ale pod pewnymi warunkami, bo zapewne Koryntianie sądzili i byłoby to widoczne w ich liście, że im chodziło o brak współżycia również w obszarze małżeństwa. Musicie zrozumieć, że Koryntianie próbowali skłonić Pawła do pełnego celibatu, nawet dla małżeństw. I ich sugestie motywowane były takim oto sposobem myślenia. Niemoralność seksualna stanowi u nas tak wielkie zagrożenie, jest to takim problemem w naszym mieście i w naszej kulturze, że myślimy sobie, ażeby osoba mogła być bardziej czysta, to żeby zrezygnować ze współżycia. Zatem, czy nie jest właściwym, aby mężczyzna nie współżył z kobietą? Paweł przyznaje, że to byłoby dobre, z wyjątkiem tego, gdy jesteście małżeństwem. Dlatego w wersecie drugim podkreśla, jednak, aby uniknąć nierządu, niech każdy ma swoją żonę i każda niech ma swojego męża. Innymi słowy, ze względu jednak na niebezpieczeństwo rozpusty, tak na marginesie, przecież to niebezpieczeństwo nie zakończyło się na kulturze koryńskiej, prawda? Dlatego w związku z tym zagrożeniem stosownym jest, aby mąż i żona mieli siebie nawzajem pod względem seksualnym. Kiedy Paweł odpowiada w wierszu drugim: Niech każdy ma swoją żonę i każda niech ma swojego męża. Gdy mówi niech ma, ma na myśli oddanie seksualne. Proszę zrozumcie, Paweł nie rozkazuje Koryntianom, aby się pobierali. Tym zajmie się nieco później. Póki co mówi: żyjcie tak, jak przystało na małżeństwo, szczególnie pod względem seksualnym. Paweł stwierdza, że zarówno mężowi, jak i żony powinni doświadczać relacji seksualnej. Jest to prosty sposób komunikowania rzeczy. A teraz zobaczmy na to, czego nie mówi. Paweł nie mówi, że seks jest jedynym powodem, dla którego mamy się pobierać, albo że jest jednym z ważniejszych powodów. Paweł jedynie odpowiada na pytanie, czy nie byłoby to bardziej święte, czy bardziej nabożne, dla pary będącej małżeństwem nie wstrzymywać się od relacji seksualnych. I na tym Paweł będzie dalej budować, począwszy od wiersza trzeciego. Mąż niech oddaje żonie należną życzliwość. I podobnie też żona mężowi. Nie żona włada własnym ciałem, ale mąż. I podobnie także nie mąż włada własnym ciałem, ale żona. Nie pozbawiajcie się wzajemnie, chyba że z uzgodnienia, do czasu, aby oddać się modlitwie i poście. A potem znowu razem się zejdźcie, aby was szatan nie kusił z powodu braku oponowania, inaczej niepowściągliwości. To, co wam pisze, jest radą, nie nakazem. Paweł zatem pisze, że zamiast myśleć o tym, aby się wstrzymywać od małżeńskiego współżycia, mąż powinien skupić się na tym, aby wyświadczać żonie jej należną życzliwość. Niedobrym jest, aby mąż wstrzymywał się od bycia czułym dla swojej żony. Czy zauważacie użyte tu słownictwo? Należne jej uczucie, przywiązanie, miłość. Sądzę, że Paweł pisząc to miał na myśli każde chrześcijańskie małżeństwo, a ty? Nie miał raczej na myśli tylko niektóre małżeństwa, ale pisał dla wszystkich. To, co Paweł podkreśla tu, to to, że każda żona. Jest warta, aby jej okazywać życzliwość. Każda. Paweł nie pisze, że masz to robić tylko wtedy, kiedy ona jest młoda, piękna, uległa czy miła względem ciebie. Wtedy masz dopiero podstawy do bycia miłym. Albo gdy przygotuje wspaniały obiad, czy uczyni coś innego. Wtedy przysługuje jej miłe traktowanie. Nie. Paweł po prostu mówi: mężowie, macie obowiązki względem swojej żony. Macie okazywać jej należną życzliwość. Paweł podkreśla to, czego kobieta potrzebuje. Spójrzcie na to raz jeszcze. Nie powiedział po prostu, że potrzebuje li tylko relacji seksualnych ale niech wyświadcza jej należną życzliwość. Kiedy mężczyzna ma intymną relację ze swoją żoną, ale nie ma w tym należnej jej prawdziwej intymności, nie wypełnia tego nakazu. I tym samym nie daje swojej żonie tego, co jest jej należne. Przy okazji, zauważmy również, jak Duch Święty inspirował Pawła, używając tych słów należną życzliwość, zaznacza tu sytuację, w której para może nie być w stanie, z powodów anatomicznych lub innych, kiedy para nie jest w stanie zaspokoić swoich potrzeb seksualnych, wciąż mogą cieszyć się życzliwą relacją i mąż wciąż może wykazać się należną jej miłością. Podobnie rzecz się ma. I zostało to również zawarte w wierszu trzecim. Żona względem swego męża. Żona nie ma powstrzymywać się od okazywania małżeńskiej życzliwości. Czy możemy bez ogródek powiedzieć, o czym jest tu mowa? Drodzy, ja sobie tego nie wymyślam, tylko po to, aby mieć dużą oglądalność. Ale o tym jest tu napisane. Paweł wyraźnie to podkreśla, że w małżeństwie jest obopólna odpowiedzialność seksualna. Wy, mężowie, macie taki obowiązek względem swoich żon. I wy, żony, macie obowiązek w tejże sferze względem swego męża. Nie wchodzi w grę inne zachowanie. Tu nie mam mowy o tym, że kiedykolwiek poczujesz się gotowy, będziesz mieć ochotę. Nie. Masz obowiązek przed Bogiem, który Was połączył. I zwróć uwagę, na co położony jest nacisk. Niech mąż wypełni lub wyświadczy. Tu nie jest powiedziane: Niech mąż oczekuje od swojej żony. Zwróćcie uwagę na to, jak Duch Święty i Paweł to podkreślają. Nacisk położony jest na dawanie: Ja jestem dłużny Tobie, zamiast Ty jesteś mi dłużna. Drodzy, w sercu Boga. Relacje seksualne i małżeństwo powinno być na dużo wyższym poziomie niż tylko jako przywilej mężczyzny, a obowiązek żony. Bóg stawia znacznie wyższy standard dla relacji damsko-męskich w małżeństwie. Ale jeśli myślicie, że przesadzam, to popatrzcie na wiersz czwarty. Nie żona włada własnym ciałem, ale mąż i podobnie także nie mąż włada własnym ciałem, ale żona. Możecie wyobrazić sobie co czułaby dzisiejsza feministka czytając te słowa? Kobieta nie rządzi swym ciałem. Albo co powiedziałby męski szowinista, niezależnie od wieku, w którym by żył. Panowie, wy również nie rządzicie własnymi ciałami. Panie i panowie, te obowiązki są tak jasne i konkretne że moglibyśmy równie dobrze powiedzieć, że ciało kobiety nie należy do niej i ta sama zasada tyczy się mężczyzn względem ich żon. Tylko proszę, zrozumcie mnie dobrze. To nie oznacza i nigdy nie usprawiedliwi molestowania albo przymuszania żony do seksu czy czegokolwiek innego. Odpowiedź Pawła ujawnia, że mamy wiążącą odpowiedzialność, aby służyć naszemu partnerowi w sferze intymności seksualnej. Nie wiem, czy jesteście już po ślubie, czy jeszcze nie, ale musicie to dobrze rozważyć. Ile mamy teraz ludzi żyjących na naszej planecie? 5-6 miliardów? Tak czy inaczej, mamy kilka miliardów ludzi. Bóg jednak wybrał jedną osobę i tylko tą jedną, aby zaspokoić twoje potrzeby seksualne. I jest nią twój współmałżonek. To wszystko. Nie ma nikogo innego. Możesz mieć różne osoby, które będą sprzątać twój dom, prać, sprzątać samochód czy inne kwestie, niemalże wszystko, co dotyczy twojego wspólnego życia. Możesz zatrudnić lub wynająć inną osobę do zaspokajania wielu dziedzin twojego życia, tylko nie w kwestii seksu. I wtedy, gdy zawodzimy co do naszej odpowiedzialności, wtedy naprawdę zawodzimy naszego współmałżonka. Dlatego właśnie Paweł pisze, jednakże ze względu na niebezpieczeństwo wszeteczeństwa, niech każdy ma swoją żonę, a każda kobieta niech ma swojego męża. A teraz spójrzmy na werset piąty. Nie pozbawiajcie się wzajemnie, chyba że, o, będziemy mieć jakiś wyjątek. Ale zanim posłuchamy, jakie to jest odstępstwo od reguły, skupmy się na tym zdaniu. Z jakiegoś powodu chrześcijanie w Koryncie, i prawdopodobnie ze względu na zdemoralizowaną kulturę koryncką, wbili sobie do głowy, iż mąż i żona mogliby być bardziej uświęceni przez zaprzestanie współżycia. W istocie jednak Paweł mówi, że z tego może wyniknąć problem, kiedy pozbawiacie siebie seksu nawzajem. Czy zwróciliście na to uwagę w wersecie 5? Nie pozbawiajcie się wzajemnie, chyba że z uzgodnienia, do czasu, aby oddać się modlitwie i poście, a potem znowu razem się zejdźcie. Dlaczego? Aby was szatan nie doświadczył z powodu braku samokontroli. Przyjaciele, zamiast być bardziej uświęceni przez tą waszą seksualną abstynencję, oboje, ty i twój partner, otwieracie się na duchowy upadek. Chciałbym, abyście jeszcze coś przemyśleli, póki jesteśmy przy wersecie piątym. Tam, gdzie powiedziane jest, aby nie pozbawiać się nawzajem, zapamiętajcie to słowo pozbawiać się. Zaznaczcie sobie to miejsce i przejdźmy do rozdziału 6 i wiersza ósmego. Pierwszy 6, 8. 1 Koryntian 6,8. Jest tu mowa o dwóch chrześcijanach, którzy robili ze sobą jakieś interesy. Coś poszło nie tak i teraz jeden pozywa drugiego. Zobaczcie, co mówi wiersz ósmy. Przeciwnie, wy krzywdzicie i wyrządzacie krzywdę. To samo słowo wyrządzać szkodę, użyte tutaj, jest tym samym słowem użytym w wersecie 5 rozdziału siódmego. To słowo oznacza również oszukiwać kogoś lub wyrolować kogoś. Kiedy ograbiamy kogoś z fizycznej intymności i relacji seksualnej z naszym partnerem, oszukujemy ich, zdradzamy ich. A zatem co Paweł tu mówi? Nie oszukujcie się. Oczami wyobraźni widzę już niejednego sfrustrowanego męża idącego do swojej żony i mówiącego do niej Nie oszukuj mnie, nie pozbawiaj mnie seksu, ale pozwól mężu, że cię zapytam czy nie pozbawiasz jej życzliwości jej należnej? W waszym związku małżeńskim? Widzicie, przy wzajemnym okradaniu się z seksu w małżeństwie nie tylko chodzi, jak często ma to miejsce, ale również, czy nie brakuje tu romansu. Dlatego też Paweł pisze do mężów, żeby pamiętali o życzliwości, która należy się im żonom. Jakakolwiek deprywacja będzie podstawą do szukania jej zaspokojenia gdzie indziej. Żona szukająca czułości poza małżeństwem, czy mąż szukający seksu poza małżeństwem? I myślę, że jest to fascynujące, co Paweł pisze tutaj w wierszu piątym. Chodzi o ostatnie zdanie, żeby szatan was nie kusił z powodu waszego braku samokontroli. Czy nie łatwiej byłoby myśleć, że okazujesz więcej samokontroli, gdy powstrzymujesz się od seksu w małżeństwie? Zobacz, jaką to samokontrolą się wykazuje. No właśnie nie. Paweł pisze, że w ten sposób właśnie pokazujesz brak samokontroli, kiedy odmawiasz współżycia sobie nawzajem w małżeństwie. Jest to również brak samokontroli, aby wystawiać jeden drugiego na pokuszenie diabła. Czy Paweł popiera abstynencję seksualną w małżeństwie? Pod jakimkolwiek warunkiem? Tak, istnieją takie sytuacje. Spójrzmy na dalszą część wersetu piątego. Nie pozbawiajcie się wzajemnie, chyba że za obopólną zgodą, na pewien czas. Po pierwsze, musi być na to przyzwolenie. Tu nie jest mowa o jednej stronie, która podjęła decyzję. Po drugie, jest tu mowa, że na pewien czas. Ma to być na ograniczony czas, na ustalony czas. Jeśli zamierzacie to zrobić, aby szukać Pana i nie mieć żadnych dodatkowych bodźców rozpraszających Cię, to lepiej, żebyś poważnie podszedł do sprawy i pozostawał w poście i w modlitwie. A kiedy minie ten ustalony przez Was czas, podejmijcie współżycie na nowo. Lecz spójrzcie teraz na to, co pisze w wierszu szóstym. To, o czym pisze, jest radą, nie nakazem. Innymi słowy, Paweł mówi: Jeśli wy, niegrzeczni koryntianie, myślicie, że przez pozbawienie się seksu będziecie bardziej święci, to proszę bardzo, możecie to zrobić, ale przez ograniczony czas, a potem zejdźcie się razem. Lecz ja nie rozkazuję wam tak robić. To jest raczej moje ustępstwo względem waszego dziwacznego sposobu myślenia odnośnie duchowości. Zanim jednak przejdziemy do wiersza siódmego. Jest tu przedstawiona bardzo ważna zasada, o której Paweł nie mówi w sposób bezpośredni, ale do której robi aluzję. Drodzy, jest to ważna kwestia. Bóg w wyraźny sposób daje znać, że w sprawach seksu nie ma tak, że nie ma w tym nic złego albo że wszystko jest w porządku. Sądzę, że szatan ma niesamowitą strategię. Jest ona sprytna i bardzo efektywna. I zrozumiecie, o co mi chodzi, jak tylko to wytłumaczę. Jeśli chodzi o seks, szatan będzie robić wszystko, co w jego mocy, aby stało się to poza małżeńskim zobowiązaniem. A następnie będzie robił co w jego mocy, aby zniechęcić się do współżycia wewnątrz małżeństwa. I chciałbym tu zaznaczyć, że odnosi zwycięstwo niezależnie od tego, na którym biegunie będzie to mieć miejsce. Przyjacielu, jeśli jesteś po ślubie, a twoja relacja seksualna nie jest tym, czym powinna być przed Bogiem, to nie przystawaj na to. Udaj się przed oblicze Boże i módl się, aby Bóg uczynił to takim, jakim być powinno w jego oczach. Dlatego, że Bóg przeznaczył, aby ta sfera twojego życia była błogosławieństwem dla ciebie, szatan natomiast chce Cię nabrać i oszukać w tej sferze twojego życia. Mąż i żona, którzy są chrześcijanami, nie mogą sobie pozwolić na kiepskie życie seksualne. Problemy, na jakie napotykacie, mogą być niełatwe do rozwiązania i nie muszą być szybko rozwiązane, lecz Bóg pragnie, aby każde chrześcijańskie małżeństwo cieszyło się ze swojego życia seksualnego, które jest autentycznym błogosławieństwem, a nie ciężarem czy też przekleństwem.